Temperatura na plusie, słonecznych dni coraz więcej, a wakacje już za niecałe 2 miesiące. Krótko mówiąc, czas najwyższy skorzystać z ostródzkich atrakcji. No właśnie, czy miasto jest interesujące z punktu widzenia samych mieszkańców, czy oferta kierowana do turystów jest naprawdę bogata? Przeprowadziliśmy sondę, w której pytaliśmy przechodniów o najatrakcyjniejsze miejsca w Ostródzie. Najfajniejsza atrakcja w Ostródzie, to jaka jest? No moim zdaniem to stadion i amfiteatr, który się buduje. Ja też tak myślę. Ach, czy ja wiem, ja już sama nie wiem co to atrakcje. Wszystko jest w tym, w pasażu, piękna fontanna, drugorobie fontanny. Wody piękne są, łabędzie są i wszystko jest. Gdzie się pojedzie, a wraca się najpiękniej w Ostródzie. Najfajniejsza atrakcja turystyczna. Jak jest molo i są te dopływania, po prostu te narty wodne. Moim zdaniem to najfajniejsza atrakcja. Z punktu widzenia mojego dziecka narty wodne te. A pani już korzystała z nart wodnych w Ostródzie? Nie, niestety nie miałam okazji. A jakieś inne atrakcje przychodzą pani jeszcze do głowy? Amfiteatr teraz tak otwarty. No nowy stadion oczywiście. Porty obok. No jest trochę tego. Mnie to wszystko się podoba w Ostródzie. Zadbane, upiecone, zieleni dużo. Bardzo dobrze i się żyje bardzo dobrze. Przyjaźnie ludzie. Widzi pani iść tu do tych koszar, bo jak sobie te koszary, jak tutaj ładnie nie, wygląda nie, wszystko. Naprawdę, bo nie ma porównania z tamtych lat, jak Ostróda wygląda teraz. To ludzie jak przyjeżdżają po roku, to się dziwują, że takie zmiany są. No, także bardzo, ja to sobie cenię bardzo nasze miasto. Molo jest bardzo ładne, bardzo jest naprawdę fantastyczne miejsce, można przejść się, pochodzić, no myślę, że jest, basen też, jest też bardzo fajnym, ciekawym miejscem, do odpoczynku, żeby się zrelaksować, można popływać sobie. A ty często chodzisz na basen? Tak, składa się, że chodzę często, raz w tygodniu, ponieważ właśnie jestem, to jest mój obowiązek, bo chodzę właśnie do takiej klasy, gdzie musimy chodzić na basen. Nie wiem, może nie masz ich zbyt wiele, żeby podziwiać cokolwiek takiego. Hotele tylko, tak, ale czy to atrakcja dla miasta, nie sądzę. To chyba ten tor narciarski nad naszym jeziorem Drwęckim. A korzysta pani czasem? Nie, ale namawiam koleżeństwo, jak przyjeżdża do Ostródy i wtedy namawiam. Korzystać nie korzystam. A może powie pani nam, z jakich atrakcji pani korzysta w Ostródzie? Aha, z jakich korzystam? Na pewno plaża, jedna i druga, nad jeziorem Drwęckim, nad jeziorem Kajkowskim. Co jeszcze? Proszę mi coś podpowiedzieć. Nie przychodzą żadne pani atrakcje do głowy, które są w Ostródzie? Atrakcje w Ostródzie? A, na pewno basen nasz ostródzki, jak najbardziej, ale poza sezonem letnim, w sezonie letnim jednak na rzecz jezior. No i na razie tyle.